toksyczna gra, a w niej toksyczna społeczność i toksyczny event. Także wszystko się zgadza. Ja oczywiście jestem Adrian i witam was w kolejnym odcinku z naszej serii, w której budujemy sobie całe składy eventowe, gramy nimi w WoT Champions i oczywiście otwieramy nagrody. No i dzisiaj pod lupę bierzemy sobie drużynę Radioactive. Ja dziękuję wam bardzo za dużą aktywność pod ostatnim odcinkiem tej serii. No i jak zawsze 1111 łapek w górę pod tym odcinkiem i lecimy sobie z kolejnym odcinkiem z tej serii już za tydzień, także wiecie co robić. No a teraz myślę, że nie ma co przedłużać, także jeszcze tylko szybkie przypomnienie zasad i zaczynamy. Otóż ligę weekendową będziemy rozpoczynali całym złotym składem złożonym z zawodników, którzy mają kartę w obecnie trwającym evencie. Każda wygrana w lidze weekendowej to upgrade złotej karty na jej lepszą eventową wersję. Do tego za wbijanie każdej kolejnej rangi w lidze weekendowej będzie przysługiwał nam bonusowy upgrade. Wyjątkiem w tej serii jest jedynie bramkarz, ponieważ jej póki co nie daje kart eventowych goalkeeperom, więc tutaj na tej pozycji mamy pełną dowolność i możemy sobie wybrać bramkarza na przykład pod zgranie. Chciałbyś pograć najlepszymi kartami w grze, ale nie masz końców, żeby je kupić? Supercoinsy.pl to rozwiązanie twoich problemów. Znajdziesz tam atrakcyjne ceny, ekspresową dostawę, liczne promocje i ponad 99% gwarancji bezpieczeństwa. Coinsy dostępne są na każdą platformę. Sprawdźcie kolejną promocję z okazji eventu Radioactive. Tym razem przy okazji kupna monet możecie zgarnąć jedną spośród 5 superkart. Dodatkowo ceny coins na stronie zostały obniżone, a ze specjalnym kodem kupicie je jeszcze taniej. Link w opisie. Polecam. A więc tak to wygląda, prawie każda karta z tego składu ma w tym tygodniu kartę radioaktywną, no ale właśnie, prawie, bo jak widzicie jest tu Gejoro, która jest odpowiednikiem zwykłej wersji N'Golo Kanté. A dlaczego mamy tutaj Gejoro, a nie Kanté? Ano dlatego, że Francuza nie da się w tym momencie dostać w jego złotej wersji na rynku. Oczywiście możemy się umówić, że pierwszym upgrade'em, jaki sobie zrobimy, będzie właśnie Gejoro na tego Kanté eventowego, żeby tych nieprawidłowości się po prostu pozbyć. Natomiast resztę po prostu będziemy sobie ulepszać na te toksyczne, lepsze karty, no ale żeby to zrobić, to musimy wygrać pierwszy mecz, także grajmy. Oj, dobra piłka teraz od Auby do Wilfreda Zachy. Wilfred Zacha, spróbujemy teraz to wykończyć. Zacha, no i pięknie minęliśmy bramkarza i prowadzimy 1-0, a gość ma naprawdę potężny skład z Mbappe i innymi gwiazdami. Wilfred Zacha, po prostu tu biegnijmy, zagrajmy. Tapina i gol! Kwicza Kwaraskelia na 2-0. Leo Messi, to już jest pole karne, możemy dobić rywala. Messi, Aubameyang jest 3-0. Rage quit, tak jest, a więc w tym momencie należy nam się oczywiście upgrade za zwycięstwo w tym spotkaniu, ale należy nam się również bonusowy upgrade za wbicie kolejnej rangi, no w tym wypadku tej najniższej, jaka istnieje oczywiście. No i tak jak mówiłem, w pierwszej kolejności zupgrade'ujemy sobie tą Gejoro, żeby już tutaj nam się nazwiska w składzie zgadzały, także za tą kartę, która udawała N'Golo Kanté, wchodzi już prawdziwy N'Golo Kanté i to ten toksyczny. Bardzo droga karta, warta 850 tysięcy monet, ale no boost w statystykach w porównaniu do zwykłej karty Francuza jest tutaj całkiem spory. No i mam nadzieję, że to będzie taki Kanté jak za starych dobrych czasów, z chociażby FIFA 20 na przykład. No i teraz pewnie większość z was upgrade'owałaby Messiego, ale ja będę upgrade'ował sobie najpierw karty, które w tych zwykłych wersjach najbardziej przeszkadzają mi na boisku. No i tutaj pójdę sobie w Pierre Emerick Aubameyanga, zwykłej wersji Gabończyka już dziękujemy. No i wrzucamy sobie jego wersję toksyczną, jego wersję radioaktywną, która jest do zrobienia w SBC. Ma tam bardzo małe wymagania, no a statystyki na karcie tego gościa są naprawdę świetne. No i wydaje mi się, że to może być na ataku prawdziwa bestia. O, czyżby nam się poszczęściło? Tak, 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 dostajemy wina! Ej, elegancko, no dobra, no oczywiście w tej serii wygrana to wygrana, bez znaczenia, że nie miałem tutaj żadnego wkładu. Należy nam się kolejny upgrade za drugiego wina i w ogóle to teraz zauważyłem, że po poprzednim meczu nie zaktualizowałem bilansu, więc teraz już tutaj wrzucamy dwa winki, no i wszystko się zgadza. No i tak się zastanawiam, kogo zupgrade'ować sobie teraz i niech wam będzie. Wiem, że na to czekacie, także Leo Messi zwykły leci do klubu, no a do składu wjeżdża jego wersja radioaktywna oceniona na 92. No i zobaczymy, czy jeden z najlepszych, a zdaniem wielu, najlepszy piłkarz w historii, w tym FUT Champions, wykeruje nas do jakiejś fajnej rangi. No jeżeli chodzi o boost na statystykach, no to jakiś tam jest, ale w sumie szału w porównaniu do zwykłej karty Argentyńczyka nie ma, poza statystykami fizyczności, bo tutaj jego wytrzymałość została dość wyraźnie zboostowana. Kwaraskelia, to już jest pole karne, Kwicza, no i tutaj stoi Zacha i ładuje na pustaka. Musisz grać Messiego, świetnie. Leo Messi, Messi, co znowu tapinek, Pierre-Emerick Aubameyang, fart, bardzo duży fart, ale piłka w siatce i to się liczy. Super przedpole do Kanté, ten do Kessiego, Kessi, to jest dobra sytuacja, Kessi, mijamy bramkarza i to jest trójeczka. I rage quit rywala, Carvinho nie daje rady, to zwycięstwo teraz w tym meczu daje nam kolejny upgrade, a nawet dwa, bo jeszcze bonusowe za kolejną rangę. No i tutaj jednym z upgrade'ów będzie ulepszenie Ukraińca, wersja zwykła Zinchenki, która no troszeczkę mnie irytowała, idzie w zapomnienie, a witamy sobie Zinchenkę w wersji
toksycznej, w wersji radioaktywnej, 86 oceny, niesamowicie zbustowany pace i ogólnie statystyki takie, że śmiało można by było nim grać nawet w środku pomocy. No i żeby zachować równowagę, to drugim upgrade'em w składzie będzie upgrade Mazraouiego. Tym sposobem będziemy mieli już ulepszonych dwóch bocznych obrońców. Witamy Marokańczyka, no i ta karta wygląda naprawdę świetnie, nie dziwię się, że kosztuje 200 tysięcy, chociaż to może trochę za dużo, no jednak jest to jedna z niewielu opcji na prawą obronę w Bundeslidze. Błąd rywala, Leo Messi, fineska, no i oczywiście to jest bramka, picza, do Messiego, Messi uwolnił się, Messi, to jest oczywiście gol, no lewa noga, Leo Messi, to musi być bramka. Aubameyang, Messi, zablokowany, tutaj sobie siedzi kolega, co tu się dzieje, Aubameyang? Messi, Boże jedyny, 3-0 wygrywamy, ale jaka wylewnia. Nie wiem co tu się stało, ale wiem, że należy nam się kolejny upgrade za czwarte zwycięstwo. Tym razem Farage Kelia, zdecydowałem się na upgrade Gruzina, ponieważ wydaje mi się, że będzie czuć bardzo dużą różnicę pomiędzy jego zwykłą złotą kartą, a kartą radioaktywności. Zresztą w statystykach też mamy przepaść, chociażby na tempie tutaj jest chyba plus 6, jeżeli dobrze kojarzę. Oczywiście te gwiazdki 5x5, które już miał na karcie złotej. Tutaj będziemy mogli jeszcze bardziej wykorzystać na wojsku. Myślę, że chociażby sztuczki Gruzin powinien wykonywać jeszcze lepiej i jeszcze płynniej, także lecimy z piątym meczem. Messi, jesteśmy w polu karnym. Messi, Zachaj, to jest brameczka. Kolejny tapinek, no ale mecz bez tapina to mecz stracony. Para, super piła. Pierre-Emerick, Aubameyang po krótkim, no i piłka w siatce, 2-0. Messi. Dobre to było. Messi 3-0, ale świetnie gra ta drużyna. Oj, Garincha, no i niestety tracimy pierwszą bramkę dzisiaj, w dopiero piątym meczu. Messi, super piłka do Aubameyanga, ależ on ma miejsca, ależ ma miejsca Gabończyk. Aubameyang, podamy to, Kwaracz Kelia, pusta bramka, 4-1. Messi pięknie to zrobił, ale zatrzymany przez Blanka jednak nieprzepisowo. To daje nam rzut karny, ale rywal chyba się teraz ewakuuje, prawda? No to oczywiście daje nam kolejny upgrade w składzie. No to teraz lewym skrzydłem się zajmijmy i upgrade'ujmy sobie tego Zachę. Tutaj różnica w jego kartach też jest ogromna. Skok overalla aż o 5. Skok w statystykach również jest ogromny. No i oczywiście będziemy dalej korzystać z tego, co Iworyjczyk umie robić najlepiej. Czyli z jego dobrego dribblingu, tempa, no i z 5 gwiazdek sztuczek. Grealish, ulala, ale Jack zapakował. No i po raz pierwszy w tym tygodniu przegrywamy. N'Golo Kante i dawaj pasika tam na długi słupek. Jest tutaj Zaha i to jest piękny gol Wilfreda Zachy. Messi idealnie w tempo do Kwiczy. Kwicza Kwaratskhelia, to może być 2-1 dla nas. Kwaratskhelia, teraz dużo szczęścia, Aubameyang i to jest gol. Wilfred Zaha, zrobimy teraz fake rabonkę i scoop turn. Albo i nawet nie trzeba było. Zaha, Messi, 3-1. Rywal wychodzi, mamy szóste zwycięstwo, bilans 6-0. To nam daje oczywiście kolejny upgrade w składzie. I mamy również bonusowy upgrading za kolejną wbitą rankę. Także będziemy mieli już prawie cały skład toksyczny, że tak powiem. No to ja pójdę sobie w upgrade Kessiego. No i blatuje tutaj już specjalna radioaktywna wersja tego zawodnika. No i statystyki ma naprawdę świetne. Ten gość jest w gangu Hulita. I powiem wam coś jeszcze, nawet jego zwykłą kartą grało mi się nieźle. Więc myślę, że teraz to już będzie totalny król środka pola. Natomiast w obronie upgrade'uję sobie Guardiola. Zwykły Araujo jeszcze sobie da radę. Natomiast Chorwata wrzucamy sobie tutaj już w jego lepszej wersji, która no wygląda fajnie, przyjemnie. Wszystko się tutaj wydaje być na swoim miejscu. Aubameyang, czy my teraz dostaniemy bramkę? No niestety, totalnie tutaj się pogubiłem w obronie. Cordoba, Rafael Leao, cupka to wpada. Niestety, no tutaj będzie bardzo ciężko. W końcu trafił się naprawdę ogarnięty rywal. Leo Messi i dawaj fałsz. Messi i to jest piękny gol, ale on ma strzały znakomite. Oj, teraz będą tarapaty, Garnacho, nie obróciłem się tym Araujo tak jak trzeba i to jest 3-1 i raczej już GG. Szkoda tego meczu, ale nie zmienia to faktu, że wygrana rywala zasłużona, no i co? Tym razem bez upgrade'u i gramy dalej. Do Aubameyanga, ten do Kwaratskheli, Kwicza Kwaratskhelia, no i to jest piękna bramka, piękne elastiko, no i dobrze to zaczynamy. Do Aubameyanga chyba nie było spalonego. Pierre-Emerick Aubameyang, Messi, już myślałem, że to niepotrzebne podanie do Messiego, ale jednak opłaciło się podać do Argentyńczyka, bo mamy już 2-0. Oj, Kane i chyba dostaniemy gola, tak jest, szkoda. Ale teraz pasik do Salaha, Salah. Niestety 2-2. Messi, super, Messi zablokowany. Które teraz szczęścia, Aubameyang, Kwicza Kwaratskhelia, no i to jest bramka, 3-2, wracamy na prowadzenie. Leo Messi, świetnie, no i to jest bramka, oczywiście jak Leo ma piłkę na lewej nodze, no to ona zazwyczaj ląduje w siatce. I czy to będzie rage quit rywala? Tak jest, no więc tym samym mamy bilans 7-1. I jeżeli dobrze kojarzę,
No to teraz lecimy sobie zrobić ostatni upgrade w składzie. Zwykła wersja Araujo była spoko, to był szef naszej obrony. No ale tej karcie Urugwajczyka już dziękujemy. No i witamy w naszej jedenastce ostatnią radioaktywną kartę. No i pięknie w tym momencie prezentuje się ta cała jedenastka. W momencie, w którym to nagrywam, ta ekipa jest warta na rynku 5 250 000 monet, także no nie są to tanie karty, może nawet troszeczkę przepłacone, ale skład prezentuje się świetnie, no i co najlepsze, dzięki temu, na jakiej zasadzie te karty działają, mamy pełne zgranie, no i teraz nie pozostało mi nic innego, jak już tylko powalczyć o jak najlepszą rangę, no i teraz robię wam szybki skrót z najbliższych kilku meczów, które zagram sobie na off-camerze, a potem wracamy i gramy ostatnie kilka spotkań decydujących o naszej randze już normalnie. Mecz 8 wina to po prostu Messi i jego lewa noga. Szybkie 2-0 i mogliśmy dopisać sobie zwycięstwo. Mecz o kolejne zwycięstwo przegrałem 3-2, z czego 2 gole straciłem po tym, jak nie mogłem wyprowadzić piłki z własnego pola karnego. Miałem po prostu wrażenie, że totalnie tracę kontrolę nad moimi zawodnikami po odbiorze futbolówki. Nie będę ukrywał, że kolejne spotkanie to po prostu tapping show, z wyjątkiem goli Kwary i Zachy, jednak ostatecznie po tym meczu miałem już bilans 9-2. No i teraz zaczyna się seria niesamowicie spoconych spotkań. W pierwszym z nich Kwicza napoczął rywala po ładnej akcji, ale potem dostałem kolejno gola głową od Vidicia i bramkę Eusebio po tapinie. Jednak w 84 minucie Kwara strzelił gola dającego nam dogrywkę, w której to Leo Messi zaczął strzelanie, tylko po to, by potem Basia znowu doprowadziła do remisu. Ostatnie słowo należało jednak do nas i najlepszy zawodnik tego meczu, czyli Kwaraczkelia, ustalił wynik spotkania na 4-3. W następnym meczu po prostu przegrywam 4-2 i tutaj nie ma za bardzo o czym gadać. Mój Aubameyang coś tam próbował, ale rywal był po prostu lepszy. Kolejne spotkanie to pasjonująca wymiana ciosów. 1-0 dla rywala, potem 1-1, następnie znów przegrywaliśmy 2-1, ale udało się wyciągnąć wynik i prowadziliśmy 3-2. Przeciwnik odpowiada i mamy 3-3, ale w końcu musiało się coś odp***dolić i straciliśmy taką bramkę. Co prawda udało mi się potem wyrównać, ale tylko po to, by stracić gola w doliczonym czasie gry i muszę przyznać, że to był moment, w którym moja psycha podczas tego Food Champions po prostu siadła. W kolejnym meczu już ze zniszczoną psychiką nie udało mi się powrócić na zwycięską ścieżkę i przegrałem 2-1. No i dobra, jak widzieliście, popsułem totalnie bilans. Z 7-1 na 10-5 i nie jestem w stanie powiedzieć w ogóle, czemu tak się stało. Nie jestem w stanie nawet wskazać żadnej karty w tym składzie, którą grałoby mi się źle. No ale na szczęście ta seria polega na tym, żeby się dobrze bawić, żeby testować nowe eventowe karty, więc my się oczywiście tym bilansem nie przejmujemy. Skład rywala jest bardzo dobry, bardzo ciekawy, ale skład nie gra, czego najlepszym przykładem jest to, co zrobiłem w tej lidze weekendowej. 7-1 złotym składem, a potem z tego 10-5 już składem całym eventowym. Auba i Kwaraczkelia, musisz. Lewa, prawa noga, obojętne, to musi być gol. Jest, brawo Kwicia, Kwaraczkelia. Brawo Messi, musisz to skleić. No nie no, Leo Messi tak przyjmuje piłkę, ja rozumiem, że on przecinał dość mocne podanie, ale to jest Messi. On powinien mieć przecież perfekcyjny klej w nodze. Guardiol, Kwicia, Kwaraczkelia. Kwaraczkelia, no strzelaj! Brawo! To jest mecz Gruzina. Guardiol. No i patrzcie, co się dzieje, no. Odbieram piłkę Guardiolem, ale dzieje się coś, czego nie jestem w stanie wytłumaczyć. Ona się odbija tak dziwny sposób. Teraz mój błąd. Powinienem to zablokować. Super zgranie Auba. Teraz Zaha, jedź. Co? No i co to jest? Co to jest? Ja pierdolę! Zaha strzał! No gol, ale co to było? Widzieliście to? Gość biegnie normalnie na sprincie, a nagle piłka mu gdzieś zostaje i przez to zwalnia. Picza? Słupek, no! Auba, no! Nie tak. Dobra, gol, wow! Zapakował to, nie spodziewałem się, że to wpadnie. Za łatwo, za łatwo. Sam go tutaj wpuściłem, jak debil, no. Trudno, przegrywamy ten mecz. Jaki ma skład kolejny rywal? Normalny, nie? Zinchenko, co dał bola? Aubameyang! No i to jest bramka, dobrze, zaczynamy. Dobrze, i Auba. Kolejny gol w tym meczu, brawo. Szczurikcy FC! Naszym przeciwnikiem. W tym niesamowicie ważnym meczu o 12 wina. Wspominam, że my już przegrać nie możemy, a 11 rywala jest całkiem solidna. Kudus, gol. Oj, Zinchenko nie sięgnął. I Kudus. Kudus pewnie, GG. Jako, że jesteśmy dość szybko w tym tygodniu już po lidze weekendowej, bo po 18 meczach nie mamy o co grać, no to przychodzi czas na wręczenie pewnych tytułów, tych trzech tytułów, co zawsze. Zacznijmy od tytułu tego, którego nikt nie chce otrzymać, czyli od tytułu najgorszej karty, największego rozczarowania. No i tutaj wybieram Wilfreda Zachę. Nie to, że sobie obiecywałem jakoś wiele po tej karcie, bo to jest karta kosztująca 90 000 monet, ale jednak, no myślałem, że będzie on się lepiej poruszał, 5 gwiazdek sztuczek i w ogóle.
Liczyłem na fajnego skrzydłowego, a wyszedł giga przeciętny, zwykły boczny napastnik w naszym wypadku tak naprawdę. Największe pozytywne zaskoczenie to ten Kessie. Bałem się, że będzie totalnym klocem, że będzie mi wszystko zawalał, że nie będzie potrafił nic na tym boisku zrobić, a był naprawdę w porządku. To jest dobry, silny, defensywny pomocnik, kosztujący bardzo mało monet, bo 60 tysięcy. Także jak ktoś na przykład potrzebuje połączyć jakiegoś zawodnika z Ligi Saudyjskiej, do tego Kessiego mogę polecić, bo jest naprawdę w porządku i pozytywnie mnie zaskoczył. Natomiast no, tytuł najlepszej karty w tym składzie jest chyba bez sensu. Wiadomo, że będzie tą kartą Leo Messi, który jest po prostu zdecydowanie najdroższy z tej jedenastki. Więc żeby nie być takim przewidywalnym, no to ten tytuł najlepszej karty przyznam N'Golo Kanté. No ja się po prostu czułem grając Francuzem, jakbym znowu odpalił FIFA 20, gdzie Kanté był po prostu gołtem środka pola i tutaj też tak było, przecinał każdą piłkę. Zdarzyło się już tutaj raz na tym koncie tak, że otwieraliśmy nagrody za piątą rangę i trafiliśmy wtedy zajebistą ikonę Centurion Spika. Czy teraz historia zatoczy koło i znowu coś fajnego dostaniemy? Przekonajmy się i otwórzmy sobie te nagrody. Lecimy, pik 84 plus numer 1 i jest Lewandowski, dobra, bardzo ładnie. No i zobaczmy co w piku numer 2, może Iwencik, nie, ale jest Ødegaard. No i jak będzie trzeci walkout w trzecim piku, no to będzie taki mini winek z tych piczków. Uwaga, walkoutu nie ma, ale i tak jest dobrze. Paczka mieszanej kampanii na początek, bo tutaj nigdy nic nie ma. Jest zielono, jest Bośnia, jest N i to będzie Dzeko, no czyli Good Foda. W sumie patrząc na to co dropi w tych paczkach za Food Champions, to nie jest to taki najgorszy traf, bo 89 overalla. Czy my coś zarobimy teraz? Oto jest pytanie. Paczka rzadkich zawodników na początek. Hiszpania, SPD, Rodri. O, Rodri, ej, to bardzo fajnie, że taki walkout dostaliśmy z paczki za 50k. Pojedynczy po pojedynczy, ale jakieś 30 tysięcy tu mamy. Paczuszka Ultimate za 11 minut może odda, co? Karty eventowej nie ma. Norwegia, SPO, Ødegaard. Dajcie double walkout z tego, dajcie double walkout i to będzie pozytywna paczka. Ultimate jest pojedynczy. Czyli ta paczka będzie po prostu bez historii, można powiedzieć. No i 2x85+, zobaczmy, czy zakończymy ten odcinek z tym eventem bezbarwnie, czy może coś ciekawego się stanie. To będzie brąz, to jest brąz. Czy to będzie podwójny walkout? Tak, to jest podwójny. Kto ją zastąpi? Morgan. No w sumie można powiedzieć, że jaki bilans, takie nagrody, czyli w sumie nijakie. No to może paczka z ikoną osłodzi nam ten nijaki, jakby nie patrzeć, pod względem trafów, a przede wszystkim pod względem bilansu. Odcinek. No jedziemy! Zobaczmy, flaga już nam dużo powie. Jaka ona będzie? Argentyna, PO, Zanetti. No niektórzy powiedzą, że Zanetti jest całkiem w porządku, że da się nim grać, że on może in-game nawet na eśpeku wystąpić, ale ja wam powiem, że nigdy nie byłem fanem Argentyńczyka. Nie przyda się do niczego. Niestety. Przypominam wam widzowie, 1111 łapek w górę pod tym filmem i już za tydzień lecimy sobie z kolejnym całym składem z nowego eventu, a dzisiaj nie wiem co się stało w tej lidze weekendowej. A to moje zdziwienie tym bardziej potęguje fakt, że przecież złotym składem zrobiłem tutaj 7-1 tylko po to, żeby potem tak to wszystko popsuć. No ale cóż, było jak było, ja wam do dzisiaj dziękuję, trzymajcie się, cześć!